Coś dziwnego ostatnio się wydarzyło, ponieważ mam wrażenie, że ktoś włamał się na moje konto. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i w dzisiejszym odcinku dojdziemy do tego, kto włamał się na moje konto. Na samym początku zostawcie łapkę w górę, wbijmy 5000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, prawda, z dochodzenia, kto mógł się włamać na moje konto. I przede wszystkim jeszcze, kochany widzu, chciałbym cię zaprosić na mojego Instagrama, ponieważ już wbijamy, tu jesteśmy tuż do 20 000 obserwujących, więc bardzo serdecznie was tam zapraszam, ponieważ no wydaje mi się, że w przeciągu kilku dni tam będziemy mieli te 20 000 obserwujących. Będzie mi mega miło, jak tam wbijecie, ponieważ tam też daje jakieś story, odpowiadam na pytanka, czasami wam też odpisuję, chociaż jest tych wiadomości naprawdę setki wiadomości od was dostaję, więc nie jestem w stanie niestety na wszystkie odpisać, ale staram się mniej więcej je czytać. No, różne wiadomości dostaję, więc czasami też nie odpisuję, bo są dziwne, ale to nieważne. W każdym razie, w dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem, będziemy szukać osoby, która włamała się na moje konto, ponieważ coś się dziwnego stało. Ja kończę odcinek w jakimś miejscu, później rozpoczynam ten, jakby kończę odcinek, wychodzę z serwera, wchodzę jeszcze raz na serwer i pojawiam się w innym miejscu, więc ewidentnie ktoś w tym czasie włamuje się na moje konto. Więc w dzisiejszym odcinku wraz z Davikiem, do którego właśnie zaraz pójdziemy, dojdziemy do tego, kto włamuje się na moje konto, bo na pewno jest to ktoś z Palionowa. Chyba że jakiś widz, ale jakby się jakiś widz mi włamał na konto, no to by było nieźle śmiesznie. Czekajcie, tutaj jest Daveson. Halo, halo, Daveson de Żeburlo. Wow, ej stary, jako ty, co ty robisz? No ktoś tu chatę, kurde, zagromacił całą sianem. Co? No jak tak można? No jak tak można? Czekaj, masz, bo ci zabrałem siano. Masz. O, dzięki za siano. Co nie ma problemu. Teraz? Słuchaj, bo ktoś mi się włamuje na konto. Ewidentnie, stary, bo ja wchodzę na... Ale mi chyba też, ale mi chyba to wy też. Nie, no. Nie miałeś też tak? Bo ja miałem na przykład coś takiego, że kończę odcinek w jakimś miejscu. Na przykład tu bym skończył odcinek, a później wchodzę na serwer znowu i pojawiam się w innym miejscu. Czyli tak jakby ktoś w trakcie był gdzieś na moim koncie tutaj. Możliwe, no ja miałem jakieś dziwne. Co to jest za pułapka? Pokaż. Tutaj masz taki... Ej! Kurde, no i to widzisz, no i właśnie tego tu nigdy nie było. A ja nie mam jak wyjść. No, o nie, David, to czekaj, ja ci zaraz dam coś. Zaraz ci dam coś, czekaj. Bo to... O kurczę, prawie tam wpadłem, widziałeś to? Daj mi coś, czekaj. Naprawdę nie mam czym. A jakbym ci tutaj zrobił, patrz. Nie, ja sobie chyba poradzę, poczekaj. A chodź tu. O, czekaj. A chodź tu. A chodź tu. O kurde, ty. Gdzie? No tu. Aha, dobra, dzięki. Widzisz jaki kurde pomysł miałem, piękny. Pomocny Bouson. Dobra, chodź stary, ja proponuję, żebyśmy przeszukali domki wszystkich osób na Palionowie, ponieważ czuję, że coś w którymś znajdziemy. Zacznijmy od twojego. Ja wejdę tymi drzwiami, bo tamte są niebezpieczne. Dobrze. Tutaj chyba nic nie ma. No nie, no dobra, David, ale ja nie mogę przeszukiwać twojego domu, no ja ci ufam, no czekaj, idziemy do Pawła zobaczyć, bo Pawła, no, Pawła szczerze mówiąc. Ale nie, no tobie ufam, wiem, że to na pewno nie ty. Czekaj, chodź do Pawła, bo czuję, że Paweł coś tutaj mógłby... Co to było? O kurde, Andrews! Ej, co jest, kurczę, jaki potężniak tam. Andrews bojuje. Dawaj go, Andrews. Jak młotuje ich. Nie poddawaj się w życiu. Pajak leci, pajak na nich leci. Czekaj, lecę też na to zobaczyć. Coś tam. A, jak kurde się odpalił. Ale czemu pomagasz? Cyk. No nie, no, a już myślałem. Pa, on idzie ośmiornicę teraz bić. Pomoc to pomoc, nie, on tutaj ma inne. Aha, dobra, już myślałem, że śmiernicę idzie klepać. Dobra, chodź, idziemy przeszukać ten domek od Paliona, bo czuję, że tam coś będzie, no co możemy znaleźć. Dawno go nie widziałem, szczerze mówiąc, więc wydaje mi się, że jest to jakaś szansa na to, że on by tu mógł być. Znowu tam wpadłeś? Nie, prawie. No dobra. Czekaj, patrzę po tych skrzynkach, tylko ja nawet nie wiem czego szukać, to jakaś książka by musiała być, albo nie wiem, jakieś tabliczki. No bo same itemy to jeszcze nic, nie? No ja nie znajdę swoich itemów, bo tak za bardzo nie wiem. Nie, dobra, to chyba nie Paweł, chodź. Tu jest jakiś ten, patrz, to jest jakiś podejrzany znacznik. nie mogę z tobą. Dobra, w każdym razie chodź, teraz lecimy do Milki, zobaczyć do Milki, bo ją jeszcze mamy do sprawdzenia. Są tutaj, na szczęście jest mało osób na Palionowie, więc łatwiej będzie nam to rozwikłać, kto jest tutaj, prawda? A ja tu nie chcę wchodzić. Tu mieszka flag, widzisz? Dobra, chodź, idziemy, tu trzeba przeszukać. Przeszukuj skrzynki wszystkie, ponieważ coś może być w jakiejś skrzynki. Wszystkie książki, jakiekolwiek książki jak znajdziesz, to sprawdzaj, co w nich pisze. Tutaj bo coś. Masz jedną, no. Tutaj co jest? Masz jedną. Gdzie? W tamtej, w tej skrzynce, tutaj jest pierwszy z brzegu, jest jakaś skrzynka, tutaj chyba nie. Nie, bo ja wiem co tam jest, ja jej nie czytam. Ja wiem co tam jest. Czekaj, a tutaj też coś masz, poczekaj. Nie, ja już idę na dół, tam nic nie było, bo już przejrzałem ale te skrzynki. Nie. Ja już przejrzałem tam te skrzynki. Nie, tutaj jest wszystko okej. W tej skrzynce jest wszystko okej. Nie wierzę ci.
No ona jest zaklęta, nie mogę na niej pisać. Zobacz, jest podpisana. Nie można pod podpisanym. No dobra, pisać. daj. Zaufam ci, ale ja wiem co tam jest. No zaufaj. E. Widzisz, nic nie ma. Właśnie no nie wiem dobra. Co znaczy to E. No nie wiem. O, to jest, aha, to jest książka z Silk Touchem. Nie no, tutaj też nie widzę nic. Chodź, lecimy gdzieś tutaj. Nie, stej, jest... tu z tymi diamentami jest nie tak. Davik! Czekaj, sprawdzam tutaj. Ej, pamiętasz, tu były takie tabliczki z lewej i z prawej, pamiętasz? No, bardzo, bardzo fajne tabliczki, ale nie ma ich chyba. No nie ma, więc, ale musiała je sprzątnąć w takim razie. Dobra, chodź, idziemy jeszcze na dół zerknąć. Czy tutaj gdzieś na dole coś przypadkiem nie ma, bo... No to jest, kurczę, ale tu jest kopalnia w sumie, tutaj to lipa jakby coś było, nie? Tak może być nie, ciężko. Nie, no może coś być, ty, no szukajmy, to jest podejrzana kobieta, nie wiem, za dobra. Ja właśnie, no, nie żenię się jeszcze. Jesteśmy, ja póki co jesteśmy, nie jesteśmy, to nie jest moja żona, to jest moja dziewczyna teraz póki co, aczkolwiek mamy kontakt taki mocno średni ostatnio. To ja Dziunia, dobra, no niech ci będzie, ja tam wiesz, ja... Nie no stary, tu nic nie będzie, my tego tak nie znajdziemy, to jest za duża przestrzeń. Tu no nawet dobra, jeżeli coś jest, to byśmy musieli całe to przekopać, żeby to znaleźć, więc to tu na pewno nie. Dobrze, Bulson, no skoro nie chcesz szukać, nie chcesz być detektywem, to no bo, no nie no. Ej, a tu jest jakaś pochodnia, ona normalnie tu się nie? Chodź tu, zobacz. Gdzie? Ty, no. Czekaj, kopmy się tutaj. Przekop to tam. Nie mam czym, muszę łapać. No ja też nie mam czym. Czekaj, no tu kopię się dalej. Nie wiem, kopię się przed siebie, bo nie wiem. Ej, bo to jest tak zamurowane. Ej, dobra, coś mam, stary. Plan działania. Włamać się na konta innych. O nie. A, tak się bawi. Czyli tak mamy odpowiedź, Emilia włamuje się na nasze konta, ewidentnie gdzie? Włamuje 2, się. 3, 4, 5. No właśnie, jest? Nie wiem, to jest chyba kolejna, jakby kolejny punkt planu, który jeszcze nie jest odkryty, czyli póki co ona włamuje się na nasze konta, a to co może mieć w planach następnego, to jest przecież jakiś, to może być straszne, co ona będzie miała do przodu z tym wszystkim. Nie wiem, co może być dalej? Włamanie się na konta, co może być jeszcze? Może podawanie fałszywych haseł. O, na przykład, i tworzenie dziwnych światów. O, właśnie, bo ja takiego świata, nie wiem, kurde, no nie miałem takiego świata. Ja też, wchodzę i nie mam takiej, ja miałem inne światy teraz, no dziwne to jest, Dobra, czekaj, gdzie to jest wyjście, tędy. No i jaj, w ogóle właśnie, no, bo mi w sumie to widzowie pisali, że ona się włamuje mi na konto. Ja tego nie widziałem w sumie, szczerze mówiąc, no. I pisali mi też, że jakieś hasło dawała, kocham Milki, a ja nie mam takiego hasła. Mi też pisali, że jakieś hasło Milki jest super, a to nie, to jest kłamstwo, szczerstwo belga. No ja nie mam takiego hasła, nigdy takiego nie miałem, ponieważ ja Minecrafta mam dużo odkąd ja z nią jestem. Ała! Nie rób! Dobra, gdzie jest ten? Ała! Dobra, przepraszam, zabolało to. Nie rób takich bolesnych czynności. Chciałem cię do portalu wrzucić, ale trudno. Nie rób takich bolesnych czynności. Dobra, no tutaj nie ma już nic chyba, nie? Czekaj, patrz, no tu pali jak ten, tylko 3 live zrobiła i koniec. Dobra, no znaleźliśmy to w każdym razie, stary. Czekaj, bo tutaj jest parę ciekawych informacji. Tu nie, czekaj. Co? Co? Klepiecie, co? Bo przegiąłeś. Ty ciągle wszędzie to robisz. Co zrobiłem? Gdzie ty? Co to jest? Co to jest za miejsce? Ej, nie byłem tu nigdy. Ja też nie. Ty po ile diaksów? O kurde, co? Pa! Ej, bo tu... Co? Co tu jest? Tam jest suwa, ty, nie byłem tutaj nigdy. Ej, bez kitu. Ja wiem, gdzie ona jest. Co to jest? To jest... Patrz. To jest to miejsce, w którym się ukrywaliśmy przed tym, jak ty byłeś opętany. No kurde, ale fajne. Nie wiedziałem, że coś takiego macie. No ale widzisz, no bo no, to właśnie było po to, żebyś ty nie wiedział, nie? Kurde, ale tajemnice przed mną skrywają, to ja się zaraz obrażę na was. No nie no, ale teraz to już wiesz, teraz już możesz wiedzieć, bo nie jesteś opętany, nie? Niby tak, ale kurde nie do końca, bo coś mnie świeżga ostatnio. Dobra, mówisz? Gdzie idziemy dalej szukać drugiego punktu? No nie wiem, teraz to ja bym, wiesz co zrobił? Zrobił jakąś pułapkę na nią, na to jakby się włamała znowu. Kurde, pułapkę? No ale jaką ty zrobisz pułapkę? Musiałbyś hasło zmienić, ona wtedy nie zgadza. Ale właśnie nie, no bo... Bo to jest, no niby ta. Znaczy ja nie mam takiego hasła, więc ja mam zmienione. To nie wiem, jak ona to zrobiła, że ona... Ona mi się coś wydaje, że tutaj kombinuje, man. Mi też, wydaje się, że okłamuje chyba wszystkich. Coś tutaj jest kombinowane. Co tu robi portal? No przecież my z tego portalu przeszliśmy w poprzednim odcinku. A no tak.
No o właśnie, ty, Siren Head'a mamy na tym, ja zapomniałem na chwilę. Ej, ale go nie ma, ale ja. No, ale ja go nigdzie nie widziałem też, no, ale on tu gdzieś musi być ewidentnie. Ja boję, wiesz czego się boję? Że w pewnym momencie dostaniemy taką bombę, taki cios od niego. Że na przykład, wiesz, go nie ma, a za chwilę wyjdzie, kurczę, spod ziemi i nagle zrobi nam tutaj taki, kurde, syf, że nie będziemy wiedzieli, co ze sobą zrobić. To będzie straszne zdecydowanie. No nie wiem. Może tak być. Może tak faktycznie być. Dobra, co to jest? Baza pod drzewem. No nie, no kolejna baza. Ej, ona ma wszędzie jakieś bazy tu na tym palionowie. A tej bazy też nie znam. Kurde, ale bunkier. Wow, no tej bazy też nie znam. No dwie skrzynki. O kurczę, płytę ma jakąś. Czemu sobie? Ej, chodź, idziemy posłuchać tej płyty, bo ja mam ten do słuchania. Zobaczymy, ale może. Ja tego ej, nie mam, ale może tam jest coś nagrane takiego dziwnego, stary. Na przykład. Ale czekaj, bo w tej skrzynce są naprawdę ciekawe informacje. Nie, nie już tam idę. Nie idę, nie patrzę na te twoje ciekawe informacje. Ty sam jesteś ciekawa informacja. Idę? Gdzie jest ten? Gdzie ty jesteś? No u siebie gdzie, w domku, gdzie? U siebie w domku dobra, jestem. Okay. Puszczaj! Czekaj, o mam tutaj tego jokeboxa. Ale drop. No nie. A ty co masz tutaj skitranego? No ty kurde mały buloku. Skąd masz takie rzeczy? To też ostatnio tutaj się posiedziałem i pobudowałem chwilę. Żeby było coś. Kurde. No ale, kurde. Ale co? Kurde, czy? A tutaj nie to nie wiem co zrobić. Ej, wiem co mogę tu zrobić. Dobra, uwaga, czekaj. Oficjalnie. Czekaj, bo mnie denerwuje ta muzyka. Wyłącz. Wyłączyłem. Dobra, słuchaj, ogólnie proponuję, żebyśmy zrobili wiesz co? Nie mam tu nic. Elo, no dzień dobry. Spokojnie, spokojnie, amigo. Dobrze, dobrze. Spokojnie. Wiesz co tu zrobimy? Patrz, ja to nazwę tutaj aż. Zrobię tak. Tu i tu jest. Sala szefów. Słyszysz? Spoko, no. Sala szefów i w środku będziemy sobie robić nasze obrady. Dobra, Daveson, tu mamy perfekcyjną naszą kabinę szefów. W tym miejscu dobra, będziemy. Spoko. Ej, stary, wywaliło mnie! Co się stało? Ktoś włamał się na twoje konto. Tak mi pisze. Co ty gadasz? No, jest ktoś na serwerze teraz? No ty jesteś. Ej, ale mnie nie ma teraz. Kto? Ewidentnie stary pisze mi, że ktoś włamał się na moje konto. Jesteś naprawdę. Teraz. Stoisz, no. Chodzisz. Co? No nie ma mnie stary, ktoś no, ja mam napisane, postać. Ktoś włamał się na twoje konto. Chodzi twoja postać, ej. Ej, wlazłem znowu. Wywaliło go? Ej, znowu mnie wywaliło, ktoś włamał się na twoje konto. Stary, ktoś ale się włamuje na mnie. Raz pojawiasz i wychodzisz, raz pojawiasz się i wychodzisz, cały czas tak w kółko. Czekaj, jeszcze raz spróbuję. Dobra, znowu wbiło mnie. No nie, znowu mnie wywaliło, ktoś włamał się na twoje konto, stary, wywala mnie ciągle. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku. Niestety, znowu ktoś włamał się na moje konto. Nie wiem kto, ale podejrzewam, że to jest Milki, więc w następnym odcinku będziemy rozwiązywać ten problem. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Już jutro o godzinie 19:19. Elo!